Witamy. Witajcie. Właśnie jesteśmy w trakcie oglądania Biskonu. I chcielibyśmy Wam zaprezentować goodie bagi z tej rocznej imprezy. Wersję standard i wersję epic. Wersja standard kosztowała $35, a wersja epic 60. Tak naprawdę w tym roku te torby niczym się nie różnią, tylko tym, iż ilości w środku są podwójne niektórych przedmiotów. Tak, dla wersji epic. Okej, nie chcemy dłużej przedłużać. Za chwileczkę rozpakujemy, uwaga, wersję epic. Paczuszki przyszły do nas w kartonach, których już wypakowaliśmy. Dostarczyła je dzisiaj na szczęście firma FedEx. I zaczynajmy. Jak widzimy, cała torba jest zapakowana w taką komóweczkę z logiem Wizarda. No i w środku mamy taki oto plecaczek w tym roku. Plecaczek wygląda dosyć solidnie. Jest tutaj logo Biskon. Tak jest, logo Biskonu mamy, a z przodu mamy na jednym z pasków logo Blizzarda. Z przodu mamy też miejsce na przyczepienie. Przyczepek, które zapewne zostaniemy magicznych w środku. Rzepów, tak? Tak, magicznych rzepów. Okay. Trzy suwaczki. Okay. Jeden tutaj z przodu nad rzepami. Tutaj mamy torby wejście. Jakaś tu jest przegroda, kowa przegroda. Tutaj jakieś takie mniejsze kieszonki, ale tutaj akurat chyba nic nie ma. Ale jedziemy dobra, dalej. Tutaj mamy mniejszą kieszonkę, pewnie na klucze albo telefon. Zawsze coś tam małego można schować. No i w głównej części przegroda. Głównej w torbie w tym roku, tak jak widzimy, były spakowane zabaweczki, które dostaliśmy. Tak jest. W wersji standard mamy jedną taką zabaweczkę, a w wersji epic dwie. I tak samo to jest ta różnica, że w wersji epic mamy dwie zawieszki. Dwie zawieszki. Zamiast jednej. Co tu jeszcze twardego jest? No tak, dziękuję. Plecak w środku ma tylko jedno miejsce. To co na klucze mamy w środku, tak? Tak jest. Jedyna wada chyba tego plecaka to, iż nie ma miejsca na komputer przenośny, chociaż no jest to niby plecak dla gracza. Tak jest. No, małego laptopa myślę, że można to jakoś zmieścić. Czyli tak naprawdę mamy dwa piny, gdzie w wersji standard jest to jeden pin. Tak jest. Dwie zabaweczki. Figureczki, zabaweczki. I dwie zawieszki do plecaka. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy tak zwane te rzepy, tak, które też występują w wersji standard. Tak, tak jest. No i mamy coś, czego nie ma w wersji standard, czyli to jest jakby jeden z 21, jak widzimy tutaj napisane, 21 jakiś tam badge związanych z grami Blizzarda. Tak, tak. Widzimy po logach, no to są tu wszystkie. No i w wersji epic jeszcze jest taki oto Marlock. Pchający wózek z napisem blisko. Okej. Okay. I tego nie ma akurat. Tego nie ma, tak? Tak, tego nie znajdziemy w wersji standard. Okej. Okay. No to żeby nie żeglować, może zacznijmy to rozpakowywanie, tak? Czyń honory, twoja paczka, okay, jedziesz. No to zacznijmy od tych pinów. Pierwszy pin. Pierwszy pin, proszę, to ty otwórz, nie rozpalałem. Co tam mamy? No to słuchajcie. Co to jest, proszę ciebie? Bo nie widzę, to jest kankar? Chyba tak. No, tak mi się wydaje. Tak nam się też wydaje. Nie jesteśmy do końca pewni, ale na pewno to sprawdzimy. Tak wygląda pierwsza zawieszka. Zobaczymy, co to jest drugiego. O, Overwatch. O! To jest, proszę mnie, ciebie. Też nie wiem tak naprawdę. Mało gramy w Overwatcha. Skupiamy się na troszkę innej grze, więc jakby... Pokażemy później zbliżenie, nie. Może tych tak, później robimy zbliżenia, będzie widać. No dobra. To zaczynamy od tego, co jest też w standardowej wersji, czyli o rzepach. O rzepków. Rzepki są przypięte do tego materiału, tak? Rzepków jest 6, loga wszystkich gier Blizzarda. W wersji standard występuje to dosyć mocno się takiej trzymają. Samej. Powiem szczerze, obawiałem się tego, czy to będzie się mocno trzyma, żeby nie odpadło czy coś. Ale przynajmniej na tym materiale trzyma się dosyć mocno, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na plecaku. No to proszę na ciebie. Tak sobie tutaj o randomowo poprzypinam. Możemy spróbować oderwać. Zobaczmy. Naprawdę
Nie jest to lekkie do zerwania. Mam nadzieję, że będzie się fajnie trzymać i się nie zgubi. Tak jest. Plecaczek odstawiamy. Okej, okay, no to teraz... Coś, czego nie ma w standardzie. Chyba życzyłbym sobie coś z Warcrafta, wiesz? Ja wiem, lubisz tą grę. Może ci przyniosę szczęście. O, a tu mamy trzy pinki, proszę pana. A nie jedną. No to ciekawe. Spodziewałem się chyba, że będzie jedna. No to chyba sobie przypniesz sobie kolejne trzy. I mamy, to jest chyba, proszę mnie, ciebie z tego co widzę, to jest StarCraft. Tak? Tak mi się wydaje, że to zerk ze StarCrafta. Możliwe. Mamy i Murloka, czyli jednak mamy coś z Warcrafta. I logo to? Chyba... No proszę mnie, ciebie. To jest ciekawe bardzo. Nie wiem, no logo niby jest, ale... Do czego to logo? Nie pamiętam. Nie jestem w stanie to dopasować. Bardziej nie wiem, ale nie będzie. No dobra, to tutaj przesuniemy troszeczkę, żeby było trochę miejsca. To pakujmy tego super epic Murloka. Zobaczmy, jak mamy. Proszę. To przypinka. Też można ją przypiąć do, bardzo możliwe, że do plecacza. No to kładziemy to dalej. No dobra. To zaczynamy od... Mamy tutaj dwa bali, tak? Z tego, co czytaliśmy opinie na internecie, to podobno w... Mają być dwie różne. Tak, ale też wszyscy mówią, że podobno w wersji standard zawsze jest łaska. Zobaczymy, czy w wersji epic też jedna z tych paczek to będzie łaska. Tak? Nie, McCree. McCree. No proszę, ja ciebie. Taki. Dosyć to solidnie zrobione, nie ma jakichś takich tych. Zobacz sobie. Wygląda dosyć nawet fajnie. Nawet fajnie. No dobra, więc będzie tutaj łaska, czy nie? Nie wiem, to już... No i jednak internety nie kłamią. Jest i łaska. Jest i łaska. No, ale McCree też dobrze, okay. Też fajnie. Też coś bardzo fajnego, no i ciekawego. No taka wada, że ta łaska Staffa nie ma. Ukradli. No, wszystko możliwe. No dobra, no to jakby przycinki do plecaka mamy za sobą. Więc teraz figureczki. No panie, chciałbym tu Bastiona trafić, powiem szczerze. No to otwieraj. Możesz trafić jedną z 15. Bo jedna jest... No, widzimy, tak to zapachnie. History. A history to... O, nie wiadomo co. Zarya. Zarya. Według napisu, który jest z tyłu, to Zarya. No, tak to się tam, no. Coś się nie trzyma. A pewnie powinien być... Tak podstawa. A, zobacz, jest podstaweczko, tak? Żeby to się trzymało. Okej, okay, czyli montujemy podstaweczkę i stawiamy, tak? Okay. No to czyli co? Jedziesz dalej. Te kartoniki się trzymają, prawda? Zobaczymy. No panie! Jakbym sobie wymarzył! No chciałeś, to masz! Kurde, chyba muszę to dobrze zagrać. Proszę państwa, no i jest Bastion! No. Ale bez... A, do niego nie ma takiej podstaweczki, którą mieliśmy w Zarii. Była już tam, bo to się bardzo stoi. A może jak go musisz... Musisz, że nie ma? A, jest i podstaweczka, jest. Mieliśmy tu trochę bardzo i tak ciężko było znaleźć, ale jest i podstaweczka. No, ale powiem ci szczerze, że chyba z tego się najbardziej cieszę. Bo powiem ci, że bardzo, 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 bardzo chciałem tą figureczkę. Czyli udało się trafić to, co chciałeś. Okej. No dobra, czyli podsumowując. W wersji Epic trafiliśmy tak naprawdę Bastiona. Zarię. Lucio. Nie, Lucio, przepraszam. McCree. McCree. Łaskę. No i Łaskę. Czyli Łaskę jest jakby standardowym pakietem u każdego, tak? Tak jest. Czyli tak naprawdę, no to tak trochę w tej edycji standard tak słabo z niespodziankami. No. Masz więcej rzeczy niż ja w swoim standardzie. No u mnie tak fajnie, tylko że u ciebie tak trochę słabo z niespodziankami, no bo wiesz co dostaniesz, no. No okay. Dobra, no to tak naprawdę plecaczek już wcześniej otworzyliśmy. Też to wszystko jest to samo, więc nie chcieliśmy tam niczego przedłużać, żeby nie było długo.
długo, ale będziemy otwierać łaskę. Pokażemy, że też jest w zestawie, też to sama. Zobacz, teraz pokażemy wam przypinkę, którą trzymałem. I u mnie jest Genji. Okej. No i figureczka. Figureczka. Też otwieramy. To jest z wersji standard. U mnie jest Lucio. Za chwileczkę go też zamontujemy. Nie, ale twój Lucio nie ma ręki. Już mam. A, oczywiście. Tylko ktoś mi podstawkę ukradł. Nie masz podstawki? Nie, mam ktoś mi z nim. Może gdzieś tam spadła tutaj. No ale dobra, zobaczymy potem. Okej. Okay. Lucio wygląda mniej więcej tak. Później im pokażę, mam na dokładniejszych zdjęciach, jak to wygląda. Chyba, że mi gdzieś tutaj coś zostało. Nie, no może gdzieś się schowało w tym waszym bałaganie. Okej, okay, słuchajcie, serdecznie wam dziękujemy za wspólne oglądanie. I zachęcamy do oglądania naszego kanału i będziemy, myślę, że... Postaramy się wam pokazywać może rzeczy, które otrzymaliśmy wcześniej z Blizzarda, z wcześniejszych BlizzConów. Pokażemy wam może jakieś wersje niestandardowe gier, które posiadamy w swojej kolekcji. Lub też przedmiotów z gear shopu. Jak one wyglądają. Jakichś fajnych figurek. Czy też komuś. Ale mamy naprawdę jedną fajną perełkę, ale może o tym w kolejnym zwiastunie. Zapraszamy do subskrypcji. Dziękujemy. Dzięki. Miłego wieczoru, miłego oglądania BlizzConu i dobrego weekendu z BlizzConem. Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich graczy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.